Cześć, witajcie ponownie na Facebooku, na facebookowym profilu Krzysztofa Bosaka. Jesteśmy oczywiście na żywo w piątkowe, upalne, gorące popołudnie na Podkarpaciu. Przyszedł czas na Rzeszów. Na Rzeszów, który chyba wziął sobie do serca tę rywalizację miast, jeśli chodzi o liczbę, o frekwencję, o liczbę uczestników tych wieców wyborczych. Ja za chwilkę wam odwrócę kamerkę, żebyście mogli zobaczyć, jak wielu mieszkańców Rzeszowa dzisiaj przyszło na to właśnie spotkanie. Przepraszam bardzo, muszę tam na górę się dostać. Szanowni Państwo, jesteśmy, jak dobrze wiecie, w trasie, objeżdżamy Polskę wzdłuż i wszerz, żeby jak najwięcej osób przekonać do kandydatury Krzysztofa Bosaka. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mniej więcej uda mi się uchwycić to, co tutaj się dzieje na rzeszowskim rynku. Tę masę, rzeszę ludzi, którzy przyszli na spotkanie z Krzysztofem Bosakiem, który właśnie w tej chwili się rozpoczyna, bo kilka dosłownie minut temu zakończyła się konferencja prasowa. Nie będę dużo tutaj jeszcze mówił, przekażę głos głównemu bohaterowi tego spotkania, ale zachęćmy go gromkim okrzykiem. Krzysztof Bosak! 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 Michał Nieznański oddaje głos Krzysztofowi Bosakowi, więc bliżej Krzysztofa podejdziemy. Przepraszam panowie. Dziękuję bardzo. Czy słychać mnie na końcu? Tam, gdzie państwo stoją, bliżej studni, słychać nas? Super. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękuję serdecznie, że się tutaj zgromadziliśmy. Prawdopodobnie jesteśmy na żywo na Facebooku. Jest z nami Michał Jelonek, widzę go tutaj. Jesteśmy na żywo. Pomachajcie do Michała, żeby było widać, że też wiemy, że jesteśmy, i pozdrawiamy internautów z Polski, którzy nas oglądają. Dziękuję wam bardzo za to pozdrowienie. Przepraszam za tą zwłokę, musieliście chwilę poczekać na te nasze tutaj przemówienia, które słychać. Wpierw były przemówienia, których nie słychać, ale które nagrywały kamery. Zobaczymy, obserwujmy uważnie, co kamery stacji telewizyjnych, które tutaj przyszły, pokażą. Z doświadczenia wiemy, że nic lub prawie nic, czyli wytną pół zdania do serwisów informacyjnych, ale jako że mamy podejście wolnościowe i generalnie otwarte do wszystkich, to nawet tam, gdzie nie zakładamy tej dobrej woli, dajemy nasz przekaz niezmącone, nasze zdanie w sprawach programowych. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że postulujemy powołanie dywizji właśnie karpackiej, rozszerzenie możliwości obronnych na wschodzie naszego kraju, rozszerzenie możliwości obrony wschodniej granicy. To jest sprawa, którą tutaj profesor Andrzej Zapałowski proponuje, którą Grzegorz Braun jako poseł właśnie z Komisji Obrony Narodowej popiera i którą ja proponuję jako kandydat na prezydenta. Natomiast jak śledzicie nasze spotkania, to wiecie, że przekaz, przekrój spraw, o których mówimy, jest ogromny. Tak naprawdę chyba najmniej ze wszystkich kandydatów koncentrujemy się na naszych rywalach, na naszych przeciwnikach. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy głęboko przekonani, że jako Konfederacja, jako porozumienie sił ideowej prawicy, które skupiło wolnościowców o profilu konserwatywnym, narodowców, skupiło tradycyjnych katolików, skupiło tradycjonalistów właśnie skupionych wokół Grzegorza Brauna i skupiło niezależne grupy obywatelskie o patriotycznym profilu. Także takie będziemy jechać jutro do województwa śląskiego. Tam przecież przyłączyli się do nas ludzie, którzy nie byli w żadnej z tych naszych ideowych partii, ale ruszyli się do działalności publicznej, na przykład na fali popularności Pawła Kukiza 5 lat temu. Zostali radnymi w konkretnych miastach. No i rozczarowali się, dlatego że tam powiedzmy ten wewnętrzny układ w tym ruchu był na tyle chaotyczny, że jeżeli ktoś miał energię do działania i chciał działalności poukładanej, zgodnie z pewną strategią, z jakimś kalendarzem, taką jak my od lat prowadzimy, to tam tego nie znalazł. Dziś są z nami, dzisiaj ci ludzie pracują z nami. I dzisiaj jesteśmy środowiskiem, które prezentuje i pod względem programowym, i pod względem ideowym, i pod względem stylu działania nową, odrębną jakość polityczną w Polsce. To, co my robimy, to nie jest polityka oparta na codziennym odczytywaniu sondaży. To nie jest polityka oparta na propagandzie, na tym, że my tutaj będziemy przyjeżdżać i zastanawiać się, w które strony najlepiej uderzyć, żeby państwa, prawda, uwagę przykuć i żeby nasza, nie wiem, jakaś kiełbasa wyborcza, którą sobie zaplanujemy, najlepiej trafiła w państwa usta. Nie. My jeździmy i mówimy często rzeczy niepopularne. Wczoraj byliśmy w Tarnowie, wiemy o działaczy z Tarnowa, że poparcie dla PiS-u tam jest wystrzelone w te najwyższe rejestry. Podobnie zresztą jak pewnie w wielu miastach i powiatach województwa podkarpackiego. Ale to nas nie powstrzyma przed krytyką PiS-u, bo jeżeli uważamy, że rząd PiS-u zawiódł nadzieję wyborców, jeżeli uważamy, że prezydent Andrzej Duda to oferta, no fałszywa oferta dla ludzi o konserwatywnych poglądach, to będziemy to mówić, czy to się komuś podoba, czy nie, ponieważ taka jest rzeczywistość.
A nasze przekonanie co do tego, że nasza oferta wyborcza ma wartość, wynika dokładnie z tego, że po prostu mówimy prawdę, realizujemy w swoich porozumieniach to, na co się umówimy, działamy według kalendarza i pewnej strategii długookresowej, która jest aktualna, niezależnie czy te nastroje społeczne nam sprzyjają, czy nie. Ktoś powie w tej chwili, trudno wejść do drugiej tury, że mamy dzisiaj, próbują nas cały dzień wciągać w dyskusję. Wiecie, że nawet niestety częściowo się to udało, żeby wciągać na dyskusję, kto tam będzie mniejszym w drugiej turze. Proszę Państwa, to my musimy sprawić, żeby ci wszyscy nasi nowi przeciwnicy musieli wybierać mniejsze zło. I oni to będą musieli zrobić, kiedy ja będę w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dlaczego to my mamy wybierać? Salonowej lewicy, jak będą musieli stoczyć te polemiki, czy mniejszym złem jest Krzysztof Bosak, czy Andrzej Duda. I że oni wszyscy, którzy chodzili tam pod Pałac Prezydencki protestować w obronie konstytucji, wolnych sądów, chyba wczoraj nawet poszli tańczyć jakieś LGBT tańce. Wyobraźcie sobie, że teraz oni mówią, no nie, na Andrzej Duda to mniejsze zło. No wyobraźcie sobie to. Czy to nie jest pociągająca perspektywa także dla pisowców? Jeżeli jest to nie pisowców, nie poproszę, żeby wszedł do pierwszej turze do drugiej, prawda? Andrzej Duda sobie poradzi. Ma tam tych procentów wystarczająco dużo. Także proszę Państwa, nie dajmy się wmanewrować w te sztuczne podziały. Cała, powiedziałbym, fala poparcia, na której Konfederacja w zeszłym roku weszła do parlamentu, to jest zniecierpliwienie absolutnie jałowym i bezidowym poparciem pomiędzy politykami dwóch obozów, PiSu i Platformy, które są w dużej mierze obozami bezidowymi. Bo przecież w PiSie mamy ludzi, którzy wywodzą się z PZPR-u, a przynajmniej mieliśmy przez lata na najbardziej odpowiedzialnych funkcjach. W PiSie mamy ludzi, którzy popierają realizację programu lewicowego. A w Platformie mamy również wielu ludzi, którzy jak powstawała Platforma, to co oni deklarowali? Że będzie obrona cywilizacji chrześcijańskiej, wartości zachodnich, wolnego rynku. Nic z tego nie zostało. To wszystko się rozmyło w oportunizmie. My prezentujemy wizję nowej Polski. Wizję Polski opartej właśnie na merytorycznych rozwiązaniach, na przywiązaniu do swoich poglądów, na realizacji programu zorientowanego na interes całego społeczeństwa i pojedynczych obywateli. My nie widzimy społeczeństwa, które ma być przybudówką dla administracji, która będzie rozszerzać zakres swojego oddziaływania przez coraz to nowe programy. Przecież z czym PiS jeździ w tej kampanii wyborczej? Czym prezydent Andrzej Duda się tak chwali? Chwali się tym, że zabierają coraz więcej pieniędzy z podatków po to, żeby w atmosferze jakiegoś sukcesu rozdawać te pieniądze i mówić, że oni ludziom tutaj, prawda, zwracają coś, co ludzie mogliby w ogóle nie dostać. No co to jest za filozofia? Państwo powinno zabrać pieniędzy z podatków tylko tyle, ile niezbędne, a nie w tej chwili rozdymać to do granic możliwości. Zwróćcie jeszcze uwagę, co się stało w tej chwili na fali tego całego kryzysu. Cała ta pomoc, tak zwana, czy faktyczna, realizowana dla przedsiębiorców. Wiecie, że to wszystko się dzieje z ominięciem parlamentu. Ta cała tarcza finansowa, którą jeździ się chwali Mateusz Morawiecki. Oni w ogóle nie odbyli na ten temat dyskusji w parlamencie. I parlament nie będzie miał tu nic do kontrolowania, bo to nawet nie idzie wszystko przez budżet państwa. Oni realizują dokładnie to, co w tej chwili chce zrobić Unia Europejska. I tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na ten aspekt dodatkowy tej całej polityki międzynarodowej, unijnej, czy europejskiej, czy jak ją nazwać. W Polsce w ramach tego Państwowego Funduszu Rozwoju wyemitowali sobie dowolną ilość obligacji, wygenerowali dowolną ilość pieniędzy niekontrolowanych w ogóle w ramach tego demokratycznego procesu, co tam się dzieje w parlamencie i rozdają je wedle uznania. I w Unii Europejskiej chcą zrobić to samo. I pytanie teraz, czy w naszym interesie jako narodu jest to, żeby na poziomie unijnym ten proces autoryzować? I co mówi Mateusz Morawiecki? Co mówi Rafał Trzaskowski? Co mówi Andrzej Duda? Co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz? Co mówi Robert Biedroń? Co mówią praktycznie wszyscy pokazywani w mediach politycy? Oni mówią, że to jest okej. Oni mówią, tak wspaniale, manna z nieba. Proszę bardzo, z Brukseli przyjadą ratować polską gospodarkę. Czy my znamy tę narrację? Czy państwo to kupujecie? Czy wierzycie w to naprawdę, że bezinteresownie ktoś przyjedzie na miliardy rozdawać? Przecież to są pieniądze, których nie ma. Dokładnie w tej chwili jest stworzony mechanizm na poziomie unijnym pożyczania pieniędzy, których nie ma, które my wszyscy, następne pokolenia Polaków i innych narodów europejskich, tu wszystkie narody europejskie są solidarnie wmanewrowywane w ten mechanizm nowy, który jest stworzony.
wszystko to będzie trzeba spłacać. I teraz nasi politycy przyjeżdżają i mówią, super, odnieśliśmy sukces. Prezydent Andrzej Duda mówi, ja pisałem list, to jest wynik tego listu. Naprawdę państwo w to wierzycie? Prezydent Andrzej Duda napisał list, a oni mówią, dobra, jedziemy już z miliardami. Specjalnie dla Polaków. Wow, super. No przecież to jest kpina. Przecież politycy, którzy z takim przekazem wychodzą do państwa, oni w trochę innych słowach, bardziej zaawansowanych, ale oni mówią, że uważają, że wy wszyscy jesteście totalnie głupi. I że po prostu wierzycie w każdego rodzaju propagandę, którą oni wam zaserwują, pod warunkiem, że będzie albo w tęczowych kolorach, albo w kolorach biało-czerwonych. Widzieliście, jak prezydent Andrzej Duda w tej chwili swojej wiece upstrzył wręcz biało-czerwoną symboliką narodową? To nie przypadek. Niestety politycy w Polsce myślą właśnie w ten sposób i w wielu przypadkach niestety mają rację, że społeczeństwo jest podatne na najbardziej prymitywną propagandę. Ale państwo tutaj, skoro państwo poświęcili swój czas, przyszli, posłuchać, dzielicie się tym, co mówimy w mediach społecznościowych, państwo przełamujecie ten stereotyp. I oni uważali, że ludzie, którzy przełamują ten stereotyp, to jest tak w sam raz pod progiem wyborczym. I dlatego byli tacy spokojni, aż do zeszłego roku. Bo w zeszłym roku się coś zmieniło. Kiedy zabrakło głosów po wyborach do Europarlamentu, liczba wyborców, którzy poszukiwali takiej oferty wyborczej, jaką my przedstawiamy, podwoiła się przez pół roku. Od wyborów do Parlamentu Europejskiego do wyborów do Parlamentu Krajowego. I to, co w tej chwili robimy w tym roku, ten rajd sondażowy, gdzie dawali w styczniu, w lutym, po wygraniu wyborów, prawyborów Konfederacji, dawali ile? 1%, 2%, 3% od Wielkiego Święta. A teraz rozważania na portalach lewicowych. Konfederacja 10%, 11%? Ojojojoj, jak to możliwe? Krzysztof Bosak 13%? No nie, no to trzeba jakoś wyjaśnić. To trzeba jakąś międzynarodową komisję powołać. Prawda? Bo siły niezatwierdzone przez establishment zyskują poparcie społeczne. I sytuacja tym działa się spod kontroli. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i ci, którzy uważali, że tą sytuację mieli pod kontrolą, mówią o tym zupełnie otwarcie. I to nie są tylko ludzie, tam nie wiem, od Sorosza, z Fundacji Batorego, z Lewicy, z jakichś tam tych biur integracji europejskiej opłacanych z zagranicy. To są także ludzie w randze wiceprezesów PiS-u. Kto z was słyszał, co Adam Lipiński, jeden z najbardziej zaufanych Jarosława Kaczyńskiego, nazywany tam trzeci bliźniak, czy jakiś tam najbardziej, prawda, wiceprezes PiS-u. Co on mówił? On powiedział z rozbrajającą szczerością w Polsacie. Myśmy przyjęli, że prawicy narodowej w Polsce ma nie być. To była nasza długookresowa strategia. No i przyznał, że im nie wyszło. Tak przyjęli. I jeszcze powiedział jedną znaczącą rzecz. Wszyscy obserwujący scenę polityczną byli z tego, że my tak przyjęliśmy i to realizujemy, zadowoleni. I teraz zadajcie sobie państwo pytanie, kto to są wszyscy? W jakim środowisku ten człowiek się obraca? Że wszyscy byli zadowoleni. Czy to jest środowisko ludzi takich, przy których wy żyjecie? No bo nawet jak tutaj ktoś, kto nas słucha, siedzi w ogródku dookoła, może się zatrzymał z ciekawości, nas nie popiera. Pozdrawiam tych wszystkich ludzi serdecznie, wszystkich szanuję niezależnie od poglądów. Ale czy ktoś z tych ludzi obraca się w środowisku, w którym wszyscy cieszyli się, że siły o naszych poglądach były zablokowane pod progiem wyborczym? Przecież to trzeba być całkowicie wyalienowanym z narodu polskiego, żeby się w takim towarzystwie obracać. I to mówił człowiek w randze wiceprezesa PiS-u. No to o czym to świadczy? Że oni mają jakiś swój zamknięty krąg, ludzi oderwanych od zwykłej polskiej rzeczywistości, w których dominują poglądy lewicowe i postępowo liberalne, ale w których chyba nie ma ani jednego prawdziwego konserwatysty, konserwatywnego liberała, wolnościowca, narodowca, polskiego patrioty, który bierze udział w Marszu Niepodległości i chwytał się za głowę, jak patrzył, co się działo dwa lata temu, jak próbowali siłowo przejąć Marsz Niepodległości. Jak robili te wszystkie dziwne manewry z nocnymi negocjacjami i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa, miejmy tutaj swój rozsądek, obudźmy do myślenia wszystkich Polaków, którzy nie są jeszcze przekonani. Ja wiem, że pan wie, ja wiem o tym, tylko że słucha nas dużo ludzi, także przez te nagranie, które tutaj realizujemy, przez transmisję, którzy mogą o tym powiedzieć dalej swoim znajomym, mogą powiedzieć o tym swoim rodzinom, udostępnić fragmenty tych naszych przemówień, wziąć nasze materiały wyborcze, dotrzeć i w najbliższe te jeszcze tygodnie, które nam zostały do wyborów, jesteśmy moim zdaniem w stanie pokonać Trzaskowskiego. Zobaczcie, co się wczoraj stało. Jeden z naszych kolegów z Warszawy, który jest w jakiejś takiej agencji do spraw statystów, dostaje wczoraj SMS-a, że szukają ludzi do spotów Trzaskowskiego.
mogą być w dowolnym wieku, byle wyglądali naturalnie, autentycznie i oni będą tam mówić zdania o tym, czego chcą Polacy w klipie. No i mi wysyła tego SMS-a. Ja pytam, czy mogę opublikować? Jasne, możesz. Dlaczego nie? To poszło do setek ludzi, którzy są w bazie danych. I dziś już informacja Trzaskowski odwołał nagrania spotu. To jest taka kampania. I ten gość ma 20-kilka% poparcia. No proszę Państwa, to są ludzie, którzy 2,5 tysiąca złotych chcieli płacić za wypowiedzenie jednego zdania. Na przykład brzmiącego tak. Chcemy polityki opartej na prawdzie. To śmieszne jest, nie? To jest po prostu śmieszne, jak ta polityka jest w Polsce prowadzona. A jednak ktoś na kandydata połączonych sił skrajnej lewicy, z zielonych, postkomunistów, z inicjatywy polskiej tak zwanej, rozum zdatnego SLD, nowoczesnej, skompromitowanej partii, której już nie ma w polityce i Platformy Obywatelskiej, bo to wszystko razem z opisem to jest ta tak zwana koalicja obywatelska, ktoś jednak na nich chce głosować. I my tym Państwu wszystkim proponujemy alternatywę. Dlatego, że nie warto na tych ludzi głosować, po prostu totalnie nie warto. To są ludzie, którzy są gotowi powiedzieć wszystko i zapłacić każdemu po to, żeby dokładnie te frazesy, które im wyszło z badań, że są popularne, wybrzmiały w wyborczych odpowiednich reklamówkach. No to po co wybierać takich ludzi? Nic to nie jest warte. Proszę Państwa, Konfederacja to prawdziwa alternatywa. Dziękuję Państwu, że tu jesteście, dziękuję, że jesteście z nami. Jak widzimy Wasz entuzjazm i Waszą wiarę w to, co robimy, to nam daje energię, to nam dodaje skrzydeł. Oddaję głos kolejnym mówcom, ja teraz zejdę tutaj na dół. Zapraszam wszystkich, którzy by chcieli zrobić ze mną wspólne zdjęcie, żeby to zdjęcie zrobili. Ci, co nie chcą, niech też zrobią, wrzucą na serwisy społecznościowe. To będzie pomoc w kampanii wyborczej. To nie jest moja przysługa dla Państwa, to jest Państwa przysługa dla mnie. Żeby Wasi znajomi zobaczyli, że jestem kandydatem, którego nie tylko się nie wstydzicie, ale z którego jesteście dumni i którego po prostu popieracie. Proszę Państwa o to wsparcie, proszę o wykonanie tej pracy w swoim środowisku towarzyskim, rodzinnym i wejdźmy do drugiej tury wspólnie. Pokażmy im wszystkim, że jest prawdziwa alternatywa, że pracy są alternatywy. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze tak organizacyjnie mamy dwóch kolegów, kolega Andrzej i kolega Michał. Jak było, musicie wyżej podnieść, żeby tam na końcu Was widzieli. To będą dwie osoby, które pomogą Państwu robić zdjęcia. Tutaj przejdziemy na moją prawą stronę, Państwa też prawą, jak się dobrze odwrócicie. I tu będą te zdjęcia robione na dwie ręce, więc proszę do kolegów, oni będą już wiedzieli, co mają zrobić. Tutaj taka mała prośba, kobiety z dziećmi, mężczyźni z dziećmi, jak przychodzą ze swoimi pociechami, czy osoby starsze, prosiłbym, żeby były pierwsze w kolejce do zrobienia zdjęć. Przed nami dwa namioty, namiot Konfederacji i Ruchu Narodowego, namiot Koleżeństwa z Młodzieży Czekolki. W jednym i w drugim namiocie możecie Państwo odebrać materiały typowe Krzysztofa Bosaka, mamy tam banery, mamy ulotki, mamy plakaty. Te materiały reklamowe, które pomagają przekazać to, że Krzysztof Bosak jest najlepszym kandydatem, żebyście mogli to powiesić na swoim płocie, na słupie reklamowym, przekazać ulotkę swojemu sąsiadowi, który być może jeszcze nie jest zdecydowany. Szanowni Państwo, już chciałem przekazać głos panu posłowi Braunowi. Chcecie pana Grzegorza Brauna do mikrofonu? Panie Grzegorzu, nie może pan odmówić. Szanowni Państwo, Wy jesteście najważniejszym nośnikiem informacji w tej kampanii. Wy jesteście najważniejszym nośnikiem. Weźcie bardzo proszę do ostatniego te banery, które są do wzięcia, do rozwieszenia. Zdjęcie, które zrobicie sobie dzisiaj z naszym kandydatem, umieśćcie w mediach społecznościowych, wszędzie tam, gdzie komunikujecie się z innymi ludźmi bez koncesji wydawanej przez państwo. Chociaż w internecie cenzura poprawności politycznej też szaleje i być może wasze zdjęcia z kandydatem Konfederacji zostaną ocenzurowane na Facebooku jako faszystowskie. Chodź za pozwól z kolegą. Róbmy wspólnie tę kampanię wyborczą przy całej istniejącej dysproporcji sił między tymi mediami głównego ścieku, w których naszego kandydata ani widu, ani słychu, a między wami jest
cała Polska piękna, tutaj zwłaszcza na Podkarpaciu, zwłaszcza o tej porze roku. Pamięć historii tu na Rynku Rzeszowskim, tego się nie kupi na Allegro. Nie dopuśćcie do tego, żeby to dziedzictwo przeszło w ręce ludzi, którzy nie mają i nie chcą mieć zielonego pojęcia o tym, co to jest Polska, skąd się wywodzi i dokąd zmierza. Krzysztof Bosak na prezydenta. Wszystkiego tego. Jeżowianie. Jeżowianie. Grają i śpiewają Jeżowianie. Ja tu przyszedłem, żeby usłyszeć prawdę na żywo, nie dla zdjęcia. Słuchajcie, kiedy przemawiał Krzysztof Bosak, widziałem, patrzyłem sobie na czat, to co piszecie, wiele z was pytało, ile tutaj jest osób dzisiaj na rzeszowskim rynku, jak ta frekwencja wygląda. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że dzisiaj w Rzeszowie, w to upalne popołudnie, stawiło się, uwaga, uwaga, 2000 osób, 2000 sympatyków lepiej, Krzysztofa Bosaka. Jest nas bardzo dużo, jest super, a będzie jeszcze piękniej. Konfederacja, Krzysztof, jesteśmy z tobą, mordo. Pobiliśmy rekord? Myślę, że pobiliśmy rekord, tak jak mówi jeden z sympatyków, że jest jeszcze więcej niż ta liczba, którą ja podałem, czyli jeszcze więcej niż te 2000 osób. Fantastyczna atmosfera, pogoda sprzyja, żar z nieba, w tej chwili już wielka kolejka ustawia się tutaj do Krzysztofa Bosaka. Odwracam wam kamerkę, żebyście to oczywiście zobaczyli. No i pytanie, ile czasu tutaj na rynku spędzimy, bo na pewno nie będzie to pół godziny, myślę, że nie będzie to godzina, myślę, że tutaj spędzimy o wiele, wiele więcej czasu, więc rzeszowianie, jeśli was jeszcze dzisiaj tutaj nie ma, jeśli zastanawiacie się nad tym, czy przyjść tutaj na rzeszowski rynek na spotkanie z Krzysztofem Bosakiem, to nie wahajcie się ani chwili dłużej. Przyjdźcie, po prostu przyjdźcie, dołączcie do tego wydarzenia, zabierzcie ze sobą znajomych, zabierzcie rodzinę, porozmawiajcie z Krzysztofem Bosakiem, bo na to przecież będzie czas. Będzie czas również na zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć. No i cóż, ja zaczynam w takim razie rozmowy z osobami, które dzisiaj się tutaj pojawiły. Jest oczywiście Piotrek Pomykała nie sam, bo jest cała rodzina, nawet z najmłodszymi. Marysia nie skończyła 5 miesięcy, ale dzisiaj już jest na spotkaniu z Krzysztofem Bosakiem. Była w brzuchu na prawyborach, jeszcze wtedy się nie urodziła, ale już tutaj dzisiaj jest z nami. Słuchajcie, pomaga w kampanii. Słuchajcie, jeśli chodzi o Rzeszów, no to jest teren, Piotrko, to pytałem wcześniej, o całe Podkarpacie, że jest to teren, który nadal jest bastionem Prawa i Sprawiedliwości. Jednak, co tutaj się musi zmienić, żeby te tendencje odwrócić, żeby Konfederacja mogła robić dobry wynik właśnie tu na Podkarpaciu? Myślę, że ostatnie wydarzenia, czy to w Przemyślu związane z Radą Miasta, czy wcześniejsze wydarzenia związane z marszałkiem Kuchcińskim, który pochodzi z PiS-u, Marysia, został mikrofon, powinny dać do myślenia wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, że jednak partia ta nie jest wyborem najlepszym, a najlepszym wyborem jest Konfederacja, ponieważ to, co robi teraz prezydent Andrzej Duda, kopiowanie w pewien sposób programu wyborczego Konfederacji słów Krzysztofa Bosaka, pokazuje, że nie myślą samodzielnie, że Szanowni Państwo, jeszcze dwa słowa ode mnie, bo widzę, kolejka do zdjęć jest bardzo duża. Dba o polskie rodziny, o Polaków na kresach, znajomych, także ale najlepszy jest możliwość, żeby to zrobić. Głosujemy na Konfederację, tu jeszcze Michał Nieznański, parę słów. Rzućcie to zdjęcie i dorzućcie do tego trzy nasze hashtagi. Bosak 2020, Naprzód Polsko, czyli hasło naszej kampanii prezydenckiej, jak również Bosak w trasie, bo przejeżdżamy razem z Krzysztofem obecnym z nami w Busaku, jak go sztab nazwał, całą Polskę wzdłuż i wszerz. Dzisiaj już byliśmy w Przemyślu, jesteśmy w Rzeszowie, zaraz stąd zmierzamy do Krakowa spotkać się z kolejnymi wyborcami, a chcielibyśmy, żeby te zdjęcia nigdzie nie zginęły, żebyśmy mogli też się pochwalić, ile to osób na Podkarpaciu, ile osób w Rzeszowie nas popiera, a tylko dzięki tym hashtagom możemy to zrobić. Także do dzieła, róbcie zdjęcie, niech te media społecznościowe dzisiaj będą zalane zdjęciami z Krzysztofem Bosakiem.
Michał, mam nadzieję, że jeszcze raz... Słuchajcie, Michał apelował o to, żeby sobie spokojnie tutaj z Krzysztofem robić zdjęcia. Mam nadzieję, zaraz udzielimy wywiadu Fidel, tylko powiem jedno słowo, już do Was podchodzę. Mam nadzieję, że dzisiaj ten dźwięk będzie w porządku, mimo że jeszcze z mikrofonów tutaj będą parę komunikatów, będzie parę komunikatów podawanych. No dobrze, wracam do Was, a w zasadzie do Was podchodzę, witając Was. No i proste pytanie, dlaczego Krzysztof Bosak i dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? Koleżanka zaczyna, jesteśmy tak? Jesteśmy tutaj, dlatego że zaczynamy z kolegą działać w Ruchu Narodowym od niedawna. Dlaczego Krzysztof Bosak? Ponieważ łączy on wartości patriotyczne, konserwatywne i wolnościowe. Jest autentyczny, gdyż o ile dobrze pamiętam, w wieku 23 lat wszedł pierwszy raz do Sejmu, został posłem. Od tamtej pory jego poglądy nie zmieniły się, dlatego wierzymy, że nie zmienią się też, kiedy zostanie prezydentem, od kiedy jest posłem. Dlatego wierzymy w niego, wierzymy w cały sukces Konfederacji i wspieramy jak najbardziej. Taką małą tradycją stało się podczas tych spotkań, że w większości na nie przychodzą ludzie młodzi. No i też moje pytanie, jak Wy to oceniacie, co powoduje, że młodzi ludzie podążają za Krzysztofem Bosakiem? Po pierwsze, bo pan Krzysztof Bosak też jest osobą młodą, też rozumie problemy młodych osób, też chce coś zrobić, tak jak młodzi, dla Polski. I to głównie, moim zdaniem, młodych przyciąga. I nie udaje nikogo, nie jest takim politykiem jak chorągiewka na wietrze, że zmienia poglądy, do jakiej tam partii przynależy. On jest realistyczny i tyle. Moim zdaniem ludzie młodzi widzą potrzebę bardzo dużych zmian w Polsce. Nie chcą wyjeżdżać, chcą zostawać w swoim kraju, gdyż ten patriotyzm jest głęboko zakorzeniony w naszej historii, w naszej ojczyźnie i też w nas młodych. Nie chcemy wyjeżdżać, chcemy, by w Polsce było dobrze, by ta ziemia polska była po prostu dla nas. Młodzi niby dużo jest ludzi o poglądach lewicowych, ale też dużo chce tych wartości raczej konserwatywnych i tradycyjnych, a Krzysztof Bosak właśnie wspiera takie wartości i dlatego po prostu. I dlatego młodzi idą do niego, gdyż widzą tą nadzieję i przyszłość. To jeszcze pytanie o szansę na to, żeby 28 czerwca po opublikowaniu wyników pierwszej tury wyborów Krzysztof Bosak znalazł się w drugiej turze. Krzysztof Bosak ma realne szanse na dojście do drugiej tury, ponieważ ostatnie dwa tygodnie, które są przed nami, zdecydują o tych wyborach. I po prostu wydaje mi się, że realna szansa jest na drugą turę. I zobaczymy, co będzie. My musimy walczyć, wspierać pana Krzysztofa i działać po prostu lokalnie tutaj, angażować się i wspierać i po prostu osiągniemy sukces. Żaden inny kandydat nie przedstawia takiej wartości merytorycznej jak pan Krzysztof Bosak. Nie potrafi tak się wypowiadać na każdy temat. Pan Krzysztof Bosak ma bardzo obszerną wiedzę w każdej dziedzinie życia, czy tak jak mówił teraz, strefa obronnościowa, strefa gospodarcza. To pociąga i młodych ludzi, powinno też starszych ludzi, jego postulaty też powinny trafić do starszych ludzi, bo realnie konserwatywny jest, a nie tak jak nasi przeciwnicy. Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jesteśmy cały czas na żywo na rynku w Rzeszowie, też znajome twarze, bo spotykam tutaj Jacka. Jacku, cześć. Słuchaj, co Ty robisz w Rzeszowie, bo przecież z Rzeszowa nie jesteś. Nie jestem, ale mam niedaleko, mam około godziny drogi, jestem z Lubelszczyzny, pochodzę, mieszkam na co dzień z Warszawy, stąd się znam właśnie z Michałem, również z Krzysztofem. No i wszystkich widzów chciałem pozdrowić i jak najbardziej nakłonić do tego, żeby głosowali na Krzysztofa, ponieważ jest to jedyny kandydat, który spełnia oczekiwania nie tylko moje, ale też podejrzewam ludzi, którzy są związani z środowiskiem konserwatywnym, jak i również przedsiębiorców, ponieważ sam jestem przedsiębiorcą i Krzysztof przede wszystkim to gwarancja tego, że będzie dobrowolność ZUS-u, będą również niższe podatki, dlatego chciałbym po prostu wszystkich nakłonić do tego, żeby poczytali sobie Krzysztofa założenia i też nakłonili rodzinę oraz bliskich do tego, żeby mogli na niego zagłosować. Także pozdrawiam wszystkich widzów i zapraszam na spoty po prostu i spotkania z Krzysztofem, ponieważ naprawdę można wtedy też wiele dobrego z nich wynieść oraz samego siebie przekonać, jak i również znajomych.
Super, dzięki Jacek, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dzięki. Słuchajcie, no i lecimy dalej, dobrze, to podejdziemy tutaj. Dzień dobry, oczywiście jesteśmy na żywo na profilu Krzysztofa Bosaka. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj tutaj przyszliście? Jest piękna pogoda, słonecznie, żar z nieba, można robić wiele innych fantastycznych rzeczy, jest długi weekend, można wyjechać za miasto, a wy pojawiliście się tutaj. Zależało nam na tym, żeby spotkać się nie tyle z najlepszym kandydatem na prezydenta, co jedynym dobrym. Tak naprawdę całą resztę kandydatów w tej kampanii prezydenckiej pozostawia daleko w tyle. Jest bezkonkurencyjny. To czym takim się w takim razie wyróżnia na tle tych innych kandydatów, o których mówisz? Znaczy, my głosujemy na Bosaka raz ze względu na prawicowe poglądy, czy to w sferze gospodarczej, czy społecznej, ale również ze względu na poziom wiedzy i merytoryczności, jaki nie tylko Krzysztof Bosak, ale wszyscy członkowie Konfederacji prezentują w całej debacie publicznej. To jest dla nas bardzo cenne. My czerpiemy też wiedzę nie z przetworzonych już informacji w masowych mediach, ale z bezpośrednich wypowiedzi poszczególnych polityków czy członków określonych ugrupowań politycznych. Dlatego wiemy doskonale, kto co mówi i kto jak mówi. A pan Bosak, czy pozostali członkowie, czy Dziambor, czy Berkowicz, czy nawet Korwin-Mikke, naprawdę wiedzą, o czym mówią. Wszystkie te ich argumenty, które prezentują, są bardzo silnie uargumentowane i nawet jeśli z czymś się nie zgadzamy, ze względu na jakieś wewnętrzne upodobania, to nie sposób nie powiedzieć, czy nie dostrzec, że postulaty Konfederatów są zawsze bardzo logiczne. To jeszcze w takim razie pytanie o szansę na to, żeby Krzysztof Bosak znalazł się w drugiej turze, no bo o to toczy się przecież gra do 28 czerwca. Zostały 2 tygodnie. Czego potrzeba, żeby dogonić tę czołówkę? W tej chwili, gdy spojrzymy na sondaże, no to Krzysztof Bosak traci niewiele, co prawda, ale traci do tej najlepszej trójki, czyli Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia. Czego potrzeba, żeby przegonić przynajmniej dwóch z nich? Pewnie konsekwencji, a my jako sympatycy, właściwie w naszej roli jest to, żeby rozszerzać wszystkie nasze postulaty i to, że warto się przyjrzeć Konfederacji w mediach społecznościowych. Taka jest nasza rola, my to robimy. Publikujemy nie tylko zdjęcia, czy posyłamy dalej poszczególne posty, ale sami również piszemy posty, ja też piszę te posty i staram się zachęcać, docierać do moich znajomych. Na tym nam zależy, także myślę, że jeśli będziemy konsekwentni aż do 28, to druga tura jest jak najbardziej osiągalna. Super, dzięki wielkie, wszystkiego dzięki dobrego, a my lecimy oczywiście dalej, może z drugiej strony sobie podejdziemy też oczywiście do Krzysztofa Bosaka, spróbujemy przynajmniej tam się przedrzeć przez ten tłum, który w tej chwili czeka. Wiecie co, nie, dobra, idę z drugiej strony, dlatego, że tutaj cały czas trwają przemowy, więc chcę, żebyście mieli dobry sygnał, żebyście mieli dobry dźwięk, dlatego idziemy sobie trochę dalej porozmawiać. No i cóż, dzień dobry, jesteśmy na żywo oczywiście na profilu facebookowym Krzysztofa Bosaka. To bardzo, bardzo nam miło, że pani ogląda te nasze live'y. Pytanie, dlaczego dzisiaj pani się tutaj pojawiła? Musiałam przyjechać. Jestem A z jak daleko pani się? Ile kilometrów jest z Mielca do Rzeszowa? 7, ale nie powiem panu. Ale tak czy inaczej jest to dodatkowa wyprawa. Przyjechali. Mieliśmy okazję z panem Braunem rozmawiać w Mielcu u nas na spotkaniach, ale chcieliśmy przyjechać jeszcze... Żeby osobiście spotkać się z Krzysztofem, zrobić zdjęcie, o coś zapytać? Są jakieś takie kwestie, które panią nurtują? Wszystko to, co mówi pan Krzysztof, dociera do nas, więc chcieliśmy tylko pożyczyć i pokazać, czy mamy kciuki i naprawdę strasznie, strasznie nam zależy, żeby się dostał do drugiej tury. A nawet bez drugiej tury na prezydenta. To jeśli chodzi o te postulaty, które głosi Krzysztof Bosak, te tezy programowe, do których z nich pani jest najbliżej? Najbardziej światopoglądowe. Najbardziej, bo to najbardziej mnie tyczy, prawda? Nie jestem jakąś tam osobą, która gospodarczo się udziela, ale mam 3 dzieci i bardzo bym chciała, żeby były wychowywane Żeby to pani decydowała o swoich dzieciach, a nie dokładnie tak. Żeby dzieci były uczone czegoś zupełnie innego. Chcemy normalnej Polski, po prostu normalnej Polski. Nie chcemy żadnych z zachodu przypływających trendów. My po prostu tego nie chcemy. Super, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
No dobra, słuchajcie, my sobie idziemy tutaj dalej. Dzień dobry, jesteśmy na żywo na Facebooku Krzysztofa Bosaka. Plakaty już odebrane? Tak, no, znaczy plakaty to będą ja posiadam już od początku kampanii. I były rozwieszane, jak rozumiem. To proszę powiedzieć, na czym polega siła Krzysztofa Bosaka? Czym jest ta siła? Przede wszystkim młodość, no cóż, no na pewno niekonwencjonalne jakieś wypowiedzi. Dąży do zmian, zapowiada zmiany, na które myślę, że oczekuje większość ludzi w Polsce. No właśnie, to czego oczekuje pan, bo Krzysztof Bosak mówi właśnie o takim nowym stylu uprawiania polityki. Jak pan to odbiera? Czym ten nowy styl ma być? Jak pan by to widział? Jako wyborca, jako Polak? Czego pan też by oczekiwał? Przede wszystkim zmiana prawa ustanowionego przez Sejm, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji na pewno Krzysztof Bosak wiele w ekonomii w Polsce nie jest w stanie zrobić i nie spodziewam się tego, że w najbliższym czasie, no bo sprawy idą w tym kierunku niekorzystnym już od wielu lat. Uważam, że powinien wprowadzić jakieś zmiany polityczne. Od tego trzeba zacząć. I wtedy, ukierunkowując w Polsce prawo, no będziemy podążać w tym kierunku wszyscy. Ja pana Krzysztofa obserwuję już od kilku lat. Jakoś zawsze się zgadzałem z jego punktem widzenia, z jego ideologią. Dlatego też i tu jest. A kiedy pan rozmawia ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi o polityce, kiedy mówi pan o Konfederacji, o Krzysztofie Bosaku, to co można usłyszeć? Zdania są podzielone, wie pan, propaganda jednak dużo zrobiła zamieszania w głowach Polaków. Chociaż no, młodzi na pewno inaczej podchodzą i powiedziałbym, że ponieważ ja mam kontakt z osobami za granicą, zresztą też dość często bywam za granicą, widzę, że tam Krzysztof Bosak ma większe poparcie niż u nas, co jednak tutaj zmienia się na lepsze, no bo widzę postęp w tej sprawie. Kiedyś taka postawa polityczna raczej nie miała szans na wejście na jakąś szerszą orbitę. Natomiast dzisiaj widzę szansę dla opcji prezentowanej przez Konfederację ogólnie. Super, bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego życzę, a my idziemy oczywiście dalej. Bo ostatnio tutaj... Dziękuję serdecznie, tutaj pani Teresa troszeczkę zabrała mi to, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to właśnie z państwem możemy dalej tworzyć Konfederację. Macie struktury w Rzeszowie, są struktury partii Korwin, są struktury Ruchu Narodowego, są struktury Korony Grzegorza Brauna. Wybierzcie sobie, do której z tych struktur jest wam najbliżej. Zapiszcie się i aktywnie weźcie udział w tym, co my robimy, bo to wam, po pierwsze to jest dla was, a po drugie bez was niemożliwe. To taka skomplikowana... Dobra, idziemy jeszcze w takim razie, poczekamy, aż skończą się przemówienia. Idziemy do Młodych dla Wolności, Młodzi dla Wolności, czyli Młodzieżówka partii Korwin. Tak, zgadza się. Rozumiem, że oddział tutaj rzeszowski. Oraz Krośnieński. No dobrze, Młodzi do Wolności. Rozumiem, że tutaj też prowadzicie jakąś swoją akcję, taką rekrutacyjną. Jak najbardziej, oczywiście zapraszamy wszystkie osoby od 15 do 26 roku życia do dołączania do naszej młodzieżówki. Chciałbym teraz przedstawić. Możemy działać aktywnie, wspierać czy to Krzysztofa Bosaka, czy w innych wyborach Konfederację, Partię Korwin, postulaty wolnościowe, narodowe. Serdecznie wszystkich zapraszamy. No właśnie, to pytanie w takim razie o to, o szansę Krzysztofa Bosaka na to, żeby znalazł się w drugiej turze, bo no, o to toczy się walka. Analitycy, szanowni państwo, sztabowcy analitycy mówią o tym, że Krzysztof Bosak ma ogromne szanse na wejście do drugiej tury.
I to widać, to widać na każdym spotkaniu. Czy to dzisiaj w Przemyślu, czy teraz w Rzeszowie, czy w Krakowie, w całej Polsce tych osób na spotkaniach są setki, są tysiące. Widać, że słupki rosną, widać, że to wszystko idzie w górę, że nasza praca przede wszystkim praca u podstaw nie idzie na marne. Moim zdaniem, jak i myślę, zdaniem moich kolegów, Krzysztof Bosak ma potężne, ogromne szanse na wejście do kandydatury. O to wszyscy walczymy i trzymamy za kciuki. Super, dzięki wielkie, a my idziemy oczywiście dalej. Mam nadzieję, że słyszycie dobrze. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy dobrze słyszycie moich rozmówców, kiedy tutaj trwają cały czas na placu, na rynku rzeszowskim przemówienia. Napiszcie to teraz, żebym ja wiedział, czy wszystko słyszycie to, o czym mówią moi rozmówcy. To, co musimy dać, to nasze zaangażowanie. To samo się nie zrobi. Ta kampania sama się nie skończy. Tam jest stanowisko Ruchu Narodowego, to jest Młodzieży Wszechpolskiej, tam jeszcze pomyślcie. Pobierajcie te materiały wyborcze, ale w szczególności zachęcam Was do zaangażowania. Zachęcam Was do działania na co dzień, bo jeżeli znowu obudzimy się za chwilę przy kampanii, to znowu będziemy wieszać owadzę, czy wejdziemy do drugiej. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy oczywiście na żywo na Facebooku Krzysztofa Bosaka. Widzę, że ulotki odebrane. Pokazujemy. To zapytam o to, dlaczego pani dzisiaj zdecydowała się przyjść tutaj na rzeszowski rynek na to spotkanie. Jest piękna pogoda, można spędzać ten czas tysiąc różnych innych sposobów, a jednak pani jest dzisiaj tutaj wraz z Krzysztofem. Mam dzieci. Czyli wnuczka też przyszła posłuchać kandydata. Zawsze interesowałam się sytuacją tutaj w Polsce polityczną i po prostu przez ostatnie dziesiątki lat popadłam w ogromną beznadzieję. Wiedziałam, że to państwo po prostu zanika. I przyszłość Bosak i cała ta struktura polityczna, która utworzy, budzi nadzieję. Budzi nadzieję, którą widać na ilości osób, które przychodzą, które zaczynają zdawać sobie sprawę, że to, co mamy, to nie jest jedyna droga, że istnieje inna, którą nam właśnie w tej chwili odkrywa Konfederacja. Od jak dawna w takim razie pani obserwuje, czy Krzysztofa Bosaka, czy Konfederację? Zaczęło się od wyborów prezydenckich poprzednich, kiedy startowało pan Grzegorz Braun i ja wtedy odkryłam pana Brauna. A potem już jakoś tak śledziłam jego zaangażowanie, jego aktywność, no i dotarłam do Konfederacji. To w takim razie czego pani jako wyborca Krzysztofa Bosaka oczekiwałaby od niego już po objęciu urzędu głowy państwa? Dotrzymania wszystkiego tego, co obiecuje w czasie kampanii. Właśnie tego bym oczekiwała. Super, bardzo dziękuję. No i idziemy dalej. Idziemy dalej, bo jesteśmy cały czas oczywiście na żywo. Kolejni sympatycy, również najmłodsi. Witamy, cześć. No to zapytam, dlaczego dzisiaj tutaj na rynku rzeszowskim się pojawiłaś? Dlaczego? To jest już moje drugie spotkanie w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Czyli byłaś w Przemyślu, jak tak, rozumiem. Byłam w Przemyślu. Jutro też prawdopodobnie będę w Krakowie, jeżeli się uda. Ale to trzy spotkania w takim razie. Trzy spotkania z Krzysztofem Bosakiem w trzech różnych miastach. Co ciebie motywuje, żeby wraz z Krzysztofem te miasta odwiedzać? No na pewno to, że no, to jest taki mój mały region i no, żeby też wspierać tego Krzysztofa. Skoro zmierzamy na niego zagłosować, no to też chcę go wesprzeć. Super, w takim razie do zobaczenia również jutro w Krakowie. Mam nadzieję, że tam frekwencja będzie. Mam nadzieję, mam cię pozdrowić, więc pozdrawiam prawdziwą fankę Krzysztofa Bosaka. Przekazuję te pozdrowienia, które płyną w tej chwili na naszym czacie. Słuchajcie, mam nadzieję, że jutro w Krakowie pojawią się tak samo wielkie tłumy, jak tutaj na rynku w Rzeszowie, że tak samo to będzie wyglądało. Jutro oczywiście w Krakowie się widzimy. Sprawdźcie tę rozpiskę, sprawdźcie, gdzie i o której godzinie się pojawiamy. Czy na stronie internetowej, czyli bosak2020.pl, czy też na fanpage'ach na Facebooku, na tym, na którym się znajdujemy, czyli Krzysztof Bosak. Również na profilu sztabowym na Facebooku, czyli bosak2020. Tam znajdziecie wszystkie informacje potrzebne do tego,
by dzisiaj sobie też to wszystko sprawdzić, by dzisiaj, już dzisiaj wiedzieć, gdzie w najbliższych dniach jesteśmy. A przypominam, że będziemy jutro w Krakowie, będziemy w Oświęcimiu, będziemy również w Opolu. Więc jeszcze kilka tych miejsc do niedzieli odwiedzimy. No i później oczywiście wracamy do Warszawy i z początkiem nowego tygodnia kolejne spotkania, o tym wszystkim będziemy Was informować. No dobrze, ja idę, kochani, dalej w takim razie tutaj chwilę porozmawiać. Dzień dobry, jesteśmy na żywo na profilu Krzysztofa Bosaka. Pani uciekła? Nie, no zapraszam. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj tutaj przyszliście na to spotkanie? Od lat wspieramy Konfederację, zresztą może nie Konfederację, bo Konfederacja ma troszkę ponad rok, z tego co pamiętam. Po prostu takie poglądy, z czym się ja urodziłem chyba, bo wspieram od zawsze środowiska wolnościowe, darmowe. Jest to jedyny kandydat na prezydenta, uważam. Albo Grzegorz Braun, ale on nie bierze udział, więc Podkarpacie głosuje na Krzysztofa Bosaka. To który z tych postulatów, które głosi Krzysztof Bosak, są Wam najbliższe? Co Was tak do Krzysztofa przekonuje? Dla mnie jednak poglądy wolnościowe, niskie podatki, stop z biurokracją większą w Polsce. Po prostu, żebyśmy byli gospodarzami u siebie w kraju, a nie gościami. Dla mnie przede wszystkim wolność słowa i no i niepodległość dla całej Polski, prawda? To jest chyba najważniejsze. Super, dzięki wielkie, dobrego dnia Wam życzę. A my oczywiście idziemy sobie dalej. Cały czas są jeszcze przemówienia, ale widziałem, że pisaliście o tym, że dobrze nas słychać, więc jak nas dobrze słychać, to podejdziemy do Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzieży Wszechpolskiej, która rozdaje ulotki, która rekrutuje nowych członków. Wspieracie organizację, wspieracie Młodzież Wszechpolską. Rozumiem, że skoro pojawiliście się tutaj dzisiaj na rynku, to wspieracie również Krzysztofa Bosaka. Dlaczego? Dlaczego akurat Krzysztof Bosak cieszy się Waszym, Twoim poparciem? Ja jestem 5 lat w tym kraju i rządzi PiS. PiS faktycznie, Bosak mówił, PiS nie narobi może dużo problemów w Polsce, ale po prostu miało 5 lat czasu, żeby odbudować to jakoś, a tego nie zrobiło. No oczywiście wysprzedawało Polskę Niemcom. Dudka, ile wysprzedawał? To mi dziadek opowiadał, babka. Tak jest. Jeśli chodzi o takie szanse Krzysztofa Bosaka, jak Ty je oceniasz na to, żeby pojawił się w drugiej turze? Nie wiem, jak oceniam, bo jak czytam komentarze, dużo starszych osób właśnie nie jest przekonana i to widać, że oni nadal wspierają PiS, bo starsze osoby mają tę 13 emeryturę, dostają i oni się z niej cieszą po prostu, też 500+, patrzą, oni przeżyli drugą wojnę światową jeszcze niektórzy, prawda, oni widzą, jak dawniej było, teraz naprawdę może się polepszyło, no ale może być lepiej, jeśli patrzymy na kraje takie jak Niemcy, czyż to jest nasz sąsiad, dlaczego nasza gospodarka nie może być równej? Super, dzięki wielkie, a my idziemy w takim razie do Młodzieży Wszechpolskiej, tutaj do namiotu Młodzieży Wszechpolskiej, byliśmy u Młodych dla Wolności, no to będziemy również tutaj. Czołem, witam, pytanie szybkie, bo jesteśmy na live, także pytanie szybkie o to, jak Młodzież Wszechpolska będzie wspierała Krzysztofa Bosaka na tym finiszu kampanii prezydenckiej. No myślę, że teraz jest najlepszy tego przykład, jak wspieramy. Krzysztof Bosak jest naszym organizacyjnym kolegą. Wywodzi się z naszych struktur Młodzieży Wszechpolskiej. W związku z tym staramy się go namiętnie wspierać. Mamy nadzieję, że będzie takim klinem wbitym między tą taką dychotomię popisowską. No i na finiszu kampanii na pewno będziemy rozdawać plakaty, ulotki, plakatować miasto, miejsca, gdzie do tego dozwolony, wspierać przez Twittera, Facebooka i tak dalej. Także 2 tygodnie zintensyfikowanych działań. Jasne, jednym słowem, oczywiście, super. Jasne. Dzięki wielkie, nie zatrzymuję, bo dzięki. Też kolejka tutaj się pojawiła, więc kochani, my lecimy dalej, wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy do Krzysztofa Bosaka, szczęśliwie ja w kolejce czekać nie będę musiał, więc się tutaj będę przedzierał. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Jak można zrobić 2 kroki w tył, mieć trochę przestrzeni i powietrza dla siebie i poczekać sobie spokojnie na zrobienie zdjęcia, to na pewno nie opuści tego momentu. Ja mu zrobię, możesz się poszkodzić. Naprawdę, ja mu zrobię. Krzysztof, szybkie pozdrowienia oczywiście tutaj z rynku rzeszowskiego, no chyba padł rekord frekwencji.
No chyba tak. Ja nie wiem, bo stoję w samym środku dużego tłumu ludzi. Ale który... widziałeś podczas swojego przemówienia tak, te masy ludzi. Którzy... Widziałem, że też dużo ludzi się zatrzymywało gdzieś tam daleko przy parasolach, przy ogródkach. Bardzo się cieszę, że nasze przemówienia dotarły do wielu osób. No i co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie prosto z rzeszowskiego rynku. Obróćmy się jeszcze, żeby pokazać na tle wszystkich naszych... Pomachajcie, słuchajcie! No dobra, my lecimy w takim razie w drugą stronę. Przepraszam, dobra. Kolejka do zdjęcia bardzo duża. Przepraszam. Machamy. No to skoro pan pomachał, to zapytam, dlaczego pan dzisiaj tutaj przyszedł? Jak to dlaczego? Żeby głosować na normalnego kandydata. No i chyba też trochę, żeby z nim porozmawiać, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Kolejka duża, więc chwilę jeszcze trzeba będzie poczekać. Co pana w takim razie przekonuje do kandydata, do Krzysztofa Bosaka? To, że jest właśnie za polską rację stanu walczy. Właśnie. Co pan rozumie przez polską rację stanu? No to wszystkie postulaty, które składają jako Konfederacja, jako normalni ludzie, co chcą żyć w naszej Polsce, w naszym kraju normalnie, a nie rozkradani przez... Żydów komunę, jak to się mówi, prawda? Także to jest najważniejsza rzecz, chyba mi się wydaje. Że walczy za nas, prawdziwych Polaków. Super, dziękuję bardzo. No idziemy dalej, przyciskam się. To może tutaj podejdziemy. Dzień dobry. Witam. Dobry. Oczywiście nie muszę mówić, że jesteśmy na żywo. O, naprawdę? Naprawdę. Pozdrawiam rodziców. Pozdrawiamy rodziców. Ty nie pozdrawiasz? Też pozdrawiam. No. To pozdrowienia mamy, to w takim razie jeszcze proszę powiedzieć, dlaczego państwo dzisiaj tutaj przyszli. No bo popieramy po prostu kandydaturę Krzysztofa Bosaka. A dlaczego państwo tę kandydaturę popierają? No jeszcze się rozeznaję w temacie. Czyli do końca panią Krzysztof Bosak nie przekonuje. To w czym jeszcze jest takie ziarno wątpliwości? No w blęsie. Nie tyle jest ziarno wątpliwości. Faktycznie ja nie jestem osobą, która na co dzień bardzo się zajmuje polityką, ale jestem teraz w tej grupie, która nie ma dzieci, więc nie ma z tego żadnych korzyści. Akurat mam małe przedsiębiorstwo, które niestety non-stop dostaje poplera. No i niestety żadna inna... Czyli ta pomoc dla przedsiębiorców, którą w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość kieruje, nie jest satysfakcjonująca? Nie jest satysfakcjonująca. Ja niestety znajduję się obecnie w takiej sytuacji, że jestem zaśrednia na wszystko. Czyli ponieważ zarabiam i ponieważ pracuję od rana do wieczora i jestem w stanie się utrzymać, no to nie zasługuję na pomoc państwa. Ponieważ nie jestem bezrobotna, nie zasługuję na żadną zapomogę z tego tytułu. Ponieważ nie mam dzieci, nie zasługuję zapomogę z tego tytułu. Ponieważ... A podatki ci wszystkie ja dostanę, żeby utrzymać wszystkich tych, którzy sobie nie dają rady, albo udają, że nie dają rady. A ponieważ nie prowadzę przedsiębiorstwa, które wraca milionami i w związku z tym na przykład pobiera duże kredyty z tego tytułu i może ubiegać się o umorzenie, no to na to też się nie łapię. No niestety, jestem za średnia i podejrzewam, że większość osób, które tutaj są po prostu za średnie. Żeby łapać się. Za średnie i zbyt ambitne. Tak. Za średnie i zbyt ambitne. Bądź też za dumne, żeby brać. Pan powiedział, że pan popiera Krzysztofa Bosaka, bo zgadza się pan z jego poglądami, postulatami, a z którymi najmocniej, z którymi najbardziej? Z wolnością i własnością. Bo nie wyobrażam sobie na przykład, że... Ale wolnością obyczajową, wolnością gospodarczą, z czym... Bo wolność obyczajowa to tak chyba Krzysztof Bosak nie do końca, nie, chodzi mi o wolność Tomku w swoim domu, powiedzmy. Tak, że mój dom, moją twierdzę, mogę zrobić w nim co chcę, jeżeli po prostu nie przeszkadzam sąsiadom i innym w koło. I nikomu do tego, co robię tak naprawdę w domu, jeżeli komuś nie przeszkadza. Jest taki psycholog, pan Walkiewicz, który kiedyś napisał w swojej książce, że wolność jednego człowieka kończy się w momencie, kiedy zakłóca, nie świętej pamięci, kiedy zakłóca wolność drugiego człowieka. I myślę, że tu jest ten złoty środek, że... Pomyliłem profesor, przepraszam bardzo. Wszystko można w granicach pewnych normy. Zachowujemy jakąś sprawę rozsądek. Super. No dobra, dziękuję wam bardzo. Czekacie, rozumiem, na zdjęcie. Dobra. Dobra, dzięki. A my idziemy sobie dalej, odejdziemy sobie może. A może tu podejdziemy. Dzień dobry na żywo. Dzień oczywiście dobry. Jesteśmy. Pytanko. Dlaczego Krzysztof Bosak? Zaczęło się to bardzo dawno. Od w ogóle, powiem szczerze, tak na początku sympatii do samej Konfederacji. A szczególnie już do tego, jak się słuchało pana Grzegorza Brauna i także innych ludzi. Także to, że Krzysztof Bosak jest też dla nas rzeczą naturalną i dlatego tu jesteśmy.
A panią? Czym panią przekonuje Krzysztof Bosak do siebie? Niesamowita sympatia przede wszystkim do ich celów, ich zamiarów. I niesamowita sympatia do tego, co robi Grzegorz Braun, co pociągnął Grzegorz Braun, można powiedzieć. Znam go też osobiście, a jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, gdzie razem żeśmy mogli spędzać bardzo miłe chwile na różnych konferencjach prasowych. No i cele, jakie ma Konfederacja, dla mnie są takie, o których ja bym chyba marzyła zawsze, żeby tak było. Także szczęść Boże dla Konfederacji. Super, dziękuję Państwu bardzo. Miłego wieczoru życzę. Słuchajcie, tak, dzień dobry, na żywo jesteśmy. Słucham. Pewnie Pan się zapyta, czemu głosuję na Krzysztofa Bosaka, bo zwykle Pan o to pyta. Ma Pan koszulkę, więc, tak. Więc mogę o to zapytać również, ale zapytam Pana o co innego. Dobrze. Zapytam Pana o ocenę szans na drugą turę dla Krzysztofa Bosaka. Co takiego musiałoby się wydarzyć przez te najbliższe 2 tygodnie, kiedy jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej, żeby zniwelować jeszcze tę różnicę, małą, ale jednak wciąż różnicę, i powalczyć właśnie o tę drugą turę? Żeby powalczyć o drugą turę, wydaje mi się, że będzie trzeba przekonać trochę ludzi. Jeśli znamy kogoś, na przykład rodzinę albo znajomych, to... Ja mam 14 lat, tak? I przekonałem moich rodziców do Konfederacji, czyli da się. O proszę. I tak naprawdę... Ale to czym Pan przekonał rodziców do Konfederacji, do Krzysztofa Bosaka? Moja mama jest przedsiębiorcą, jej się spodobał program gospodarczy Krzysztofa Bosaka i była zawiedziona kandydaturą pana Andrzeja Dudy. Mój tata tak samo, ale on wziął to pod kątem bardziej narodowym, w sensie... On jest bardziej taki, żeby państwo polskie miało dobrą armię i siłę, tak? Czyli suwerenność. Tak, i suwerenność. Chodzi o suwerenność. Właśnie, właśnie pan Krzysztof takie coś głosi i właśnie mój tata przekonał się pod tym względem, więc... Ale rodzice wcześniej wiedzieli, czym jest Konfederacja? Znali Krzysztofa Bosaka, czy absolutnie nie mieli? Nie znali. I właśnie myślę, że jakby młodzież albo dorośli, którzy znają jakichś znajomych, którzy mogą już głosować, są na tyle pełnoletni, w sensie są pełnoletni, tak? Wtedy może dojść do drugiej tury. Wydaje mi się, że moglibyśmy przegonić Trzaskowskiego, no bo jak sam pan Krzysztof mówił, że pan Trzaskowski usunął spod wyborczy, bo coś tam mu się podpinało, no to wydaje mi się, że jest szansa na tą drugą turę. Przez przekonywanie po prostu ludzi. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, no idziemy dalej, bo jesteśmy na żywo oczywiście. Witam serdecznie, jakieś pytania? No coś tam chyba porozmawiamy, no bo skoro jesteście tutaj, tak, chyba że jesteście przypadkiem. Bardzo się cieszę, bardzo. Czyli nie jesteście widok. Przypadkiem? No oczywiście, że nie jesteśmy przypadkiem. Ja jestem tutaj z poglądów wolnościowych, wolnorynkowych, gospodarczo, bo jak Konfederacja wydaje mi się, że jest jedyną partią, która doprowadza do tego, żeby Polacy jak najwięcej inwestowali w naszym kraju, a nie tylko wydawali pieniądze, które tak naprawdę, jak to robi nasz rząd, wydaje po prostu w socjalu. Jak było to za czasów Platformy, to też tak nie było. Jeśli chodzi... Zdecydowany wyborca, tak by pan siebie zdefiniował? Oczywiście tak, że jestem zdecydowany wyborcą. No, wydaje mi się, że Konfederacja jest jedyną partią, która mówi po prostu jak jest, mimo licznych manipulacji tak naprawdę ze strony mediów publicznych czy innych mediów. Możemy to zauważyć oglądając właśnie profil tutaj Konfederacji, jak bardzo jest to manipulowane wszystko przez media. Także po prostu najważniejsze jest to, że cały czas mówią prawdę, jeśli chodzi o posłów tutaj Konfederacji. To nie jest tak, że po prostu ludzie weszli do Sejmu, siedzą sobie tak na stołkach i po prostu sobie głosują, tylko to jest to, że wychodzą na mównicę, mówią jak jest, mówią prawdę, nie poddają się, mimo ciężkiej pracy, jak widać to w sondażach, słupki procentowe, tylko to od nas zależy, od młodych ludzi, żebyśmy uczyli, żebyśmy wyrażali swoje poglądy, nie bali się przede wszystkim tego, i dużo młodszych ludzi, bo widzę to, że jeszcze społeczeństwo, które mniej więcej w moim wieku, czyli około 20-18 lat, ma pojęcie mniej więcej, co się dzieje na świecie, tak młodsze pokolenie 15-14 lat jest bardzo tutaj zaślepione Instagramem właśnie, całymi tymi... No, na Instagramie też mamy swoje tak, konta. Oczywiście, że tak. Ale wiem, do czego zmierzasz. Tak, mówię po prostu o tych różnych ruchach, tak, i
ideowych tutaj, no, no różnie jest, no. To jeszcze jedno pytanko i będę leciał dalej, bo dzisiaj bardzo dużo osób pojawiło się na rynku w Rzeszowie. Mimo takiej pogody... Tak, skwar jest, upał tak, i naprawdę bardzo fajny wynik, bardzo fajna frekwencja. Mam nadzieję, że tutaj będzie zwycięstwo na naszego kandydata. No właśnie o to chciałem pytać, czy Rzeszów, czy Podkarpacie to jest trudny teren dla Konfederacji? Tak, wydaje mi się, że to jest trudny teren ze względu na to, że jest dużo osób tutaj głosujących za PiS-em. Tak mi się wydaje, chyba tak wychodzi nawet w sondażach. Wydaje mi się, że głównie z tego powodu, że jest tu dużo chrześcijan, dużo starszych osób, które mimo wszystko oglądają telewizję, są manipulowani po prostu przez po prostu telewizję rządową, przez inną telewizję i to jest trudne, dlatego warto, tak jak mniej więcej ja to zrobiłem i też radzę Państwu, powiedzieć rodzinie, może nie tyle co babci czy dziadkowi, też warto, bo oni mają już ciężkie poglądy, już takie na pewno, ale rodzicom, bratu, siostrze, żeby przekazać, że to jest kandydat, który jest wolnościowy, który ma prawicowe poglądy, który chce, żeby Polska się rozwijała, żeby nie chce, żeby inne państwa, powiedzmy, które ja uważam, że na przykład Palestyna teraz dość mocno, jeśli chodzi o nasz kraj, tutaj dość ingeruje w to, żeby się nie poddawali. No, że nie tyle Palestyna, co państwo położone w Palestynie. Można tak powiedzieć. Tak jak mówi Wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Jak to wygląda. Chodzi o to, że ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca będzie przynosiła efekty i my młodzi też powinniśmy walczyć o to, szerzyć nasze poglądy i nie bać się mówić o naszych poglądach, ale nie na zasadzie przekrzykiwania się, walczenia z tym, bo dużo, jak to lewica lubi robić, czyli lubi po prostu manipulować, to po pierwsze, a po drugie przekrzykiwać. Te poglądy muszą być wyrażane, jeśli ktoś się nie zgadza, okej, ale wytłumaczymy, jak to na tym polega. Jeszcze mam taki mały żarcie, nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć, na temat lewicy. Lewica to choroba, która głównym objawem objawia się to, że jest brak logicznego myślenia. To taki pół żart, to serio. Ale no, możemy to zauważyć teraz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje ogólnie na świecie. Ja nie chyba tylko już dziękuję, wyczerpaliśmy temat. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo przecież i w Poznaniu są osoby, które kładą się na ulicach w geście jakby sprzeciwu. Natomiast ja nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, kiedy w Wrocławiu został zamordowany, zabity przez policję Igor Stachowiak. No i wtedy protestów nie było. Za oceanem ginie człowiek, no i protesty się pojawiają. Możemy to równie dobrze powiedzieć o tej pseudopandemii, która teraz panuje, czyli jedyna Konfederacja, jako jedyna partia, wydaje mi się, w Sejmie, tak naprawdę mówiła, co się dzieje na świecie, że nie powinniśmy blokować naszej gospodarki, nie powinniśmy blokować ludzi. Wszystko było nadmuchane. Mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się nabrać na drugi, powiedzmy, drugi napływ. Jak tam ktoś powie, że nagle znowu się zaczęło, jest dużo zakażeń, zakażą po prostu każdemu. Więc mam nadzieję, że Państwo też nie są zaślepieni i wystarczy zobaczyć, ile jest tutaj osób. I po prostu głosujmy na Bosaka. Kolejka do Krzysztofa dokładnie. Cały czas jest, no chyba się nie zmienia nie tutaj. Zmienia się, nie jeszcze zmienia dobrych się, kilka godzin dobrze. Pewnie tutaj w Rzeszowie będziemy, chociaż musimy niedługo uciekać do Krakowa, oczywiście. Bo w Krakowie jest będzie dużo, też będzie frekwencja i to widać po prostu po ludziach, ciężka praca. Ja jestem po prostu w szoku, że pan Krzysztof Bosak jest taką osobą, która, no, powiedzmy sobie wprost, to nie jest takie proste, jak się wydaje, tak? Pan tutaj na pewno, jak jest na bieżąco w trasie, to jest dużo ciężka praca, żeby ten elektorat zbierać nowych osób i to nie wydaje się takie proste, jak jest. Także wytrwałości, ciężkiej pracy i na pewno zwyciężymy, mam nadzieję, że za 3-4 lata, przede wszystkim już w tym roku będziemy mieć naszego prezydenta, a za 4 lata Konfederacja będzie już rządziła i będziemy nawet krócej, bo do wyborów 3 lata zostało. 3 lata, tak, ale to powiedzmy sobie prosto, żeby, ja chciałbym, życzę sobie tego, żeby Konfederacja jednak rządziła, można powiedzieć, większością, tak, bo wtedy, ale wiadomo, koalicje też są fajne, weźmy pod uwagę tylko to, że po prostu, kiedy Konfederacja będzie rządziła, młodzi ludzie nie będą wyjeżdżali z kraju. Ja jestem młodą osobą, która chciałaby założyć na przykład firmę w Polsce, która działała na tej zasadzie, powiem tak, ta biurokracja, to co się dzieje teraz, ilość podatków nakładanych na polskich ludzi, dla mnie osobiście lepiej jest pójść do odpowiedniej osoby, która założy mi działalność w innym kraju, żeby płacić mniejsze podatki i żeby te podatki wypływały z państwa polskiego, bo w Polsce przede wszystkim ilość biurokracji, ilość podatków, która jest nakładana na polskiego przedsiębiorcę,
jest po prostu prowokowane do tego, że młodzi ludzie wolą szukać innej alternatywy, czegoś innego. Dlatego uważam, że Konfederacja będzie jedyną partią, która tak naprawdę będzie walczyła i o przedsiębiorców, i po prostu o Polaków, którzy są wierni idei po prostu polskości, jeśli można tak to określić. Oczywiście, no, że ja już nie będę tak rozmawiał. Super. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Również, dziękuję serdecznie. A my idziemy, słuchajcie, dalej, powoli już kończąc naszą transmisję, ale słuchajcie, no właśnie, zaraz zapytamy może, jak będzie chwila przerwy, ale trafiłem idealnie na chwilę przerwy, bo jesteśmy oczywiście na żywo. No i chciałem zapytać, co to za zespół, co to za muzyka, czy to są jakieś takie regionalne tutaj smaczki? Zgadza się, ale trochę nie ten region, ponieważ to nie jest muzyka typowo rzeszowska, a jesteśmy Lasowianami. Nasz zespół pochodzi z Jeżowego, nazywamy się Jeżowianie i jesteśmy zespołem zaprzyjaźnionym z tutaj biurem poselskim i generalnie z Konfederacją, dlatego dzisiaj można nas tutaj zobaczyć, usłyszeć, zatańczyć do naszej muzyki. No to poprosimy w takim razie o kilka dźwięków tej ludowej muzyki, tego folkloru, zapraszamy. Bo jesteśmy na żywo, więc zapraszam. To były Jeżowianki, a my idziemy dalej. Słuchajcie, w Rzeszowie fantastyczna atmosfera. Kolejka do Krzysztofa nie zmieści się przez jeszcze dobrych kilkadziesiąt minut, więc na rynku rzeszowskim pozostaniemy jeszcze przez długi, długi czas. Odwracam kamerkę, żeby się z Wami już powoli żegnać. Słuchajcie, dzisiaj dwa miasta odwiedzone, oczywiście Przemyśl i Rzeszów, w którym jesteśmy. Dzisiaj późnymi godzinami wieczornymi będziemy już uciekać do Krakowa, bo w stolicy Małopolski jutro kolejne spotkanie, oczywiście również konferencja prasowa. Więcej szczegółów znajdziecie na mediach społecznościowych, na Facebooku oczywiście, na profilu, na tym, na którym się znajdujemy, czyli na profilu Krzysztofa Bosaka, ale także na profilu sztabu Bosak 2020. Zaglądajcie tam koniecznie, tam też udostępniamy materiały, tam też jesteśmy. My tam też przekazujemy Wam najważniejsze informacje z trasy, z toczącej się kampanii prezydenckiej. Jesteśmy również na Instagramie, jesteśmy również na Twitterze i na YouTubie. Na YouTubie Krzysztof Bosak również ma swój kanał, również ma swoje konto, więc kto jeszcze z Was tego konta nie zasubskrybował, to jest na to miejsce, jest na to czas. Tam pojawiają się również materiały i tych materiałów jest naprawdę wiele. Też prośba do Was gorąca o to, żebyście te materiały udostępniali, komentowali, lajkowali, bo to przecież Wy tworzycie tę społeczność zgromadzoną wokół Krzysztofa Bosaka. Słuchajcie, dzięki wielkie raz jeszcze za to, że byliście dzisiaj z nami wirtualnie tutaj w Rzeszowie na Podkarpaciu, gdzie padł rekord frekwencji, jeśli chodzi o wszystkie miasta, które do tej pory odwiedziliśmy. I zachęcam oczywiście kolejne miasta do tego, by wzięły udział w tej rywalizacji miast, jeśli chodzi o frekwencję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro.